wierzchołek i od razu do niego schodzimy do U. I w drugim przypadku mieliśmy znów te nie do wierzchołek, tylko U prim. Takie, że T jest w postaci jakiś jeden wierzchołek i U, a T prim jest w postaci jeden wierzchołek i U prim. Jeszcze raz, przepraszam. Co? Jakby no, jest... że T jest w postaci jeden wierzchołek i dalej przychodzi do U, a T prim jest w postaci znów jeden wierzchołek i do U prim. Ale T prim nie musi zabierać U prim. No, nie musi, no ale taki przykład. Tak, tak. Dobrze. Teraz w tym przypadku zamieniamy sobie w te... No ale to założenia są niesmienione. Dlatego, że U i U prim są bardzo podobne do siebie. Więcej niż K plus 1 podobne. W związku z tym T i T prim też powinny być przynajmniej... A tu z tego wynika, że poziom podobieństwa U i U prim jest większy niż podobieństwa. Ściśle większy. Tak, zgodnie. A nie wystarczyłoby, żeby był większy lub równy? Wtedy byłoby głupio, gdyby ten... gdyby T było de facto równa U, to wtedy mogło co chcesz. Znaczy nie, nie, Sławek, wtedy ekulewel może ci wzrosnąć chyba. Ekulewel może wzrosnąć wtedy. Tak, tak, bo... gdyby... no, zobaczmy co by było, gdyby tu było równe K. Tak. To wtedy mogło być tak, że T jest równe U, tak. A T prim jest równe U prim. No i wtedy po tej podmianie, to byśmy mieli ekulewel T prim i T prim, a on byłby nieskończoność. Czyli z K moglibyśmy wskoczyć w dyle. Ale nie zostać dokładnie. Tak? A nie zostać. Bo... no tak. Teraz, no może jakieś uzasadnienie, z czego to się bierze. No to niech Państwo sobie zobaczą. Może ten, to na dłuższego tygodnia. No to jeśli ekulewel T i T prim jest K, to znaczy, że no tu jest jakieś słowo W długości K, które może zostać odpalone, a tutaj T prima to słowo W nie może zostać odpalone. Ok? I teraz ma W na długość K. No to teraz po prostu, jeżeli w tym T U zamienimy na U prim, no to co my mogliśmy zmienić? To mogliśmy zmienić zachowanie ewentualnie na słowach, które są dłuższe. Tak, ale no tam... ale jeżeli my odpalimy tylko K liter, to my jakby nie zauważymy różnicy. Widać to? My nie przejdziemy przez U ani U. Ja tak trochę chcę, to robić machając rękami. Nie przejdziemy słowem W, nie przejdziemy przez U. Bo... nawet jeżeli T jest równe U. Nie, możemy przejść. Możemy. Może być tak, że T jest równe U, że term E jest de facto termem pustym. No nie? Aha. Teraz ja, może tak, co ja twierdzę? Czy to się równa E od U? O, może tak powiem. To ja twierdzę, że jeśli z E od U ja mogłem to zrobić, to z E od U prim ja też będę mógł to zrobić. Tą samą, znaczy to niekoniecznie schodzi w dół drzewa, tak? Ale to samo będę mógł odpalić. Bo U i U prim one się zachowują tak samo na słowach nie tylko długości K, ale nawet długości K plus 1. Przepraszam. Nie. Na słowach długości K plus 1 mogą się różnić, bo ekulewel jest równy K plus 1 być może, czyli słowa długości K plus 1 być może już są różne, ale na słowach do długości K zachowują się tak samo. W związku z tym U i U prim zachowują się tak samo na słowach długości K, no a w związku z tym jak zaaplikuję to jeszcze jakiś term E, które albo jest niczym, albo jest czymś, no to nie zmieni tego, że się zachowują tak samo na słowach długości K. Ok? Mhm. No dobra, to mam nadzieję, że żeśmy to zaakceptowali. Dobra. Teraz tak, to co tutaj się zadziało, to ja nazywam, jeżeli ten term C x1, tam nie wiem, B, powiedzmy, to był term T, to ten term, on się nazywa T, mutacja jakaś tam, lim 1. Ok? Czyli taki z pierwszym dzieckiem przechodzimy od granicy. Zapętlałem pierwsze.
Pierwsza dziura, tak? Pierwszą dziurę zapętla. Teraz jeszcze coś z notacją. Zakładamy, że w tej naszej gramatyce, jeżeli na przykład C ma, nie wiem, czwórkę dzieci, to, że dla każdego dziecka istnieje taki ciąg tranzycji, który odsłoni to dziecko. Czyli, że to nie jest tak, że tego termu to my nigdy nie możemy zobaczyć. Że istnieje taki ciąg tranzycji, jakieś słowo W1, które odsłoni to dziecko, jakieś słowo W2, które to dziecko, W3, które to odsłoni i W4, które to odsłoni. Gdyby tak nie było, to byłoby trochę bez sensu po prostu rozważać taką przyszłość, bo jeżeli nie ma ciągu, który odsłania pierwsze dziecko, to po co my w ogóle trzymamy to tutaj? No i to można pokazać, że jeżeli nie jest prawdą to w gramatyce, to można ją przerobić na taką gramatykę, która ma już tę własność. W skrócie po prostu wypierniczamy wszystkie te dzieci, które nie mogą zostać odsłonięte i tam robimy jakieś takie machlojki. No ja nie chcę się w to wgłębiać, mam nadzieję, że to jest do uwierzenia śmiało, prawda? Jeżeli jakieś dziecko nie może zostać odsłonięte, to my po prostu wywalając to dziecko nie zmienimy języka, no bo tam nigdy nie możemy pójść. To jest do uwierzenia? W związku z tym ja zakładam, że każde dziecko może zostać odsłonięte w tych terenach, co my robimy. I co więcej, będę oznaczał... I teraz już te drzewa nie są takie regularne, że mają na każdym poziomie dokładnie tyle samo wierzchołków. Tak, one mogą już, no już przy tych pętelkach też miały jakieś tam... Przy pętelkach, tak. Jak, chyba takim się robiły. Jak będziemy chcieli, przerabiać dowód rozstrzygalności na algorytm, to będziemy musieli jakoś sprawdzić. No tak, no to ja też proszę, żeby Państwo uwierzyli, że to jest efektywne. No ale to... Była saturacja, czy nie było? Była saturacja dla pewnych automatów. Było na pierwszym wykładzie. Gwiazdka na pierwszym wykładzie. To osiągalne. Dobra. No i teraz tak. Ja nazwę takie słowo, które powoduje, że X przechodzi do i tego dziecka. Nazwę to słowo słowem W od X i I. No nie? To będzie to słowo, które jak zaaplikuję, na przykład jak zaaplikuję W od X i 2, to ja tutaj zajdę do drugiego dziecka. Ok? I M0, gdzie X to jest para, stan i symbol. Stan i no jeżeli ten stan ma K dzieci. Chcę że X to jest para. X to jest para, tak. X to jest zawsze para, stan i X. Stan i symbol, tak. Te wszystkie nasze nieterminalne, one zawsze są parą stan i symbol. Tak przynajmniej mi się wydaje. A to jest liczba, no, która jeżeli on ma 7 dzieci, to może mieć tu liczbę od 1 do 7. To maksymalna liczba stanów. To jest... Liczba dzieci odpowiada jakoś liczbie stanu. Jak nie masz epsilon 6, to pewnie tak. Tak. Epsilon przejściami... Dobra, może zignorujmy epsilon przejścia. Ten dowód da się uogólnić na epsilon przejścia. Epsilon przejścia pop, czy epsilon przejścia push? Pop od razu, tak jak powiedziałem, możemy wyrugować. Od razu czyścić, od razu kasować. Po wykonywać to przejście epsilon pop, które jest możliwe jako następny krok, od razu je wykonać. Tak, pop możemy od razu zrobić. Wtedy epsilon popy znikają w ogóle ze sceny. A epsilon pushy nie mogą się zapętlać. To jest tak samo jak każdy inny push chyba. Tak. Bo epsilon push nie może zrobić pętli. Tak. Znaczy jeżeli zrobi, no to będziemy wiedzieli, że to jest w ogóle z dół. W związku z tym on może tylko skończoną rzecz na górę. Ale dobra, może to powiedzieliśmy. I M0 to będzie maksymalna długość tych wszystkich słów plus 1. To jest maksymalna długość W od XI plus 1. Czyli myśl jest taka, że M0 to jest liczba, która jest większa od tych wszystkich długości tych słów W od XI. No nie? Dobrze. So WXZ. WX. What is the type? That's a number. I. This is a number.
X is a non-terminal, I is a number. Number. What is WXI? Yes. So WXI is a word, or let's say the word, I can assign a unique one, which if you have X at the top, and let's say I is 2, then if you apply this word, you will actually pop this X and go to the second child. What is it, the word? It is the shortest word. Let's say the shortest word, yes, the shortest word which the shortest, maybe the shortest. Maybe. But you can define, let's say, unique, no, right? No. Yeah, but you can define it uniquely, let's say, smallest lexicographically, okay. Shortest. So you want to fix a word of shortest length, yes, which achieves this pop. Yes. Yep. And the 2, what is this I again? I is the number of children. This is my child number I. If I want to go to my child number I and I am not terminal X, I need this word W of X I. So, totally lost. So child is what? X is the configuration. If I X is a configuration. Well, the node of the tree. If I fire this word X and 2, yeah, I go to this tree to T2. Okay. So 2 is the index of the state. 2 is the index of a child. No. Which is the index of, I mean, your index is 2x, not 3. So that's why I'm confused. What? Lorenzo, X is not non-terminal, it's a pair state, yeah. Your current state and the non-terminal on the top of the... Yeah, but you're saying W of X2, not W of a 3 and no. 2. No. So no, because it depends, you know, only on the top. Right, yeah. Okay, that's why I'm confused. You see, okay, that the so 2 is the second state. 2 the is the, let's say, second state. So it's easy to say. You start in a configuration which has X, like single state symbol on the stack, yeah, and single state. Yeah. This is the shortest word to remove X, to remove state, and go to the second state. To empty the stack. Yeah. To empty the stack, right, and go to the second state. Yeah. Okay. This makes more sense. Yeah. Okay. And this is finite? No, could be infinite. This has to be finite. Because you assume that you can always destroy, yes, these tops. Nie do końca widzę, czemu nam przeszkadza, jaki jest kurz, który się zaczął. No. Nie przeszkadza niczym. Znaczy, no to jest. No, zrobiłby nieskończone drzewo na górze. Po epsilonie. Nie, epsilon, wykonujemy raz jeden krok epsilonowy, nawet jak jest pushem. No ale jeżeli chcemy zredukować epsilony, bo ty chciałeś wyeliminować... Tylko epsilon popis. Okay. No ja chciałem epsilon też epsilon pushem zredukować. Pusze muszą zostać, wydaje mi się. Bo one powiększają drzewo z rozwoju. Ale dobra, ja proponuję, żebyśmy w to nie zagłębiali, bo to są... One zostają, one się zdają. No, po prostu chciałbym, żebyśmy się zmieścili z tym, co mamy do zrobienia dzisiaj. Może tutaj obserwować, czy one przeszkadzają, ale chyba nie przeszkadzają. No. Dobra. Teraz czym będzie baza? Baza to będzie skończony zbiór par kontekstu. EF. Okej. Okay. I mówimy, że baza jest poprawna, jeśli mamy tę własność, że dla każdego podstawienia jakiegoś sigma, podstawienia. Co to jest to podstawienie? Ono bierze zmienne, które występują w tych termach, czyli te dziury, i tam jakieś drzewo po prostu konkretnie wsadza, tak? Może ja tu powinienem napisać, że te EF to one mają te same zmienne, czyli to jest E od jakichś zmiennych x1 aż do xn, a drugi to jest F od x1 i ma te same zmienne dokładnie. Okay? I to podstawienie po prostu przypisuję na x1 drzewo T1, na x2 drzewo T2 i na x drzewo LXL. C
co mamy, dla każdego podstawienia zachodzi po prostu E sigma, jest równoważne F sigma. E sigma no to jest drzewo, które powstało po podstawieniu w te dziury tych drzew odpowiednich. No i po prostu twierdzę, że jak podstawię tutaj te same drzewa po lewej, po prawej, to to będą równoważne rzeczy. Ok? I dla każdej pary EF z baz. Dla każdej pary EF z baz. Znaczy, Wojtek, to, że one muszą mieć te same zmienne, to wynika. Znaczy, gdyby miały jakąkolwiek zmienną po jednej stronie, która nie występuje po drugiej, to istniałby takie, istniałoby postawienie, które by je mogło rozróżnić. No tak, to ja zabrał uwagę, prawda? Gdyby było x2 po lewej, po prawej, nie, to tam byśmy wsadzili coś takiego dziwnego. Jakiś term, byśmy do tego termu doszli i on musiał być równoważny. No chyba tak, chyba że wszystko jest równoważne wszystkiemu. Nie, bo tam możesz wstawić dowolny term, czyli to... Ale może dowolny term, chyba że wszystko jest równoważne tak, wszystkiemu. Tak, wszystko jest, tak, wszystko jest równoważne wszystkiemu, to... No ale zasadniczo tak raczej powinno być, że gdyby to była zmiana po lewej, której nie ma po prawej, to ja dochodzę do tej zmiennej, no i tam sobie mogę stawić cokolwiek, a po prawej stronie było coś konkretnego, więc... Więc rzeczywiście należy o tym myśleć tak, że jeżeli one mają być równoważne, no to raczej powinny być te same zmiany. I would like to ask just a clarification. In the definition of basis, do you always require that pairs E and F have the same number of holes? Yes. That's part of the definition. Yes. Tutaj powinienem napisać para EF jest poprawna. Bo tu mówię o parze EF. Para EF jest poprawna, a baza, już nie będę tego pisał, baza B jest poprawna, jeśli wszystkie pary, które w niej są, są poprawne. OK. I teraz zrobię taki system aksjomatów. Dobra, będę ten system opisał tutaj. Ale na początku powiem, co ja będę od niego chciał. To będzie tak. Będzie ustalona gramatyka G. Czy gramatyka? No tak, tam ta gramatyka pierwszego rzędu. Ustalona baza B. I ten system będzie jakby zaczynał z jakiejś tam pary T0, U0. To jest jakaś para termów. Intuicja jest taka, że on będzie chciał zobaczyć, co... Jeżeli T0 jest równoważne U0, to jakie inne pary też będą równoważne? I będziemy to oznaczać w ten... Aha. I ten system będziemy chcieli mieć taki, że... Tu na razie intuicję napiszę. Ten system będzie mógł udowodnić... Będzie... mógł wygenerować albo jakieś inne pary, albo znak fail, to znaczy, że miały być równoważne, ale jednak nie są, albo znak NOP, N-O-P, not an offending previous. Takie jest znaczenie, czyli że nie poszliśmy w stronę obraźliwego prefiksu, że to nie był najszybszy sposób. Być może jest, być może one nie są równoważne, to jest, z którym zaczęliśmy. Ale ta ścieżka, którą poszliśmy, nie była taka najszybsza. No to tak na razie, zaraz napiszę te aksjomaty, mam nadzieję, że to się trochę wyjaśni. I co więcej, będziemy mieli taką własność. Ja tu napiszę to. Bo to wydaje mi się, że to pozwala. Te grabki to będzie, że z jakby z takiej, dla takiego słowa udało się nam coś wywieźć. Jeżeli zaczynamy z T0, 0. To udowodnimy fail wtedy i tylko wtedy, gdy T0 jest nierównoważne u 0. Czyli tutaj będzie tak, że jeśli T0 jest nierównoważne u 0, to my jesteśmy w stanie wyprodukować takie drzewo, taki z tych aksjomatów generowane, że my faktycznie tutaj udowodnimy ten fail. No w skrócie to drzewo będzie tak znajdować po prostu to słowo rozumiejące. A rola tego słowa pustego jest jaka tutaj?
Tutaj jest jakaś taka bezsensowna trochę. Mogłoby być w zasadzie fajnie. Ale w tych regułach dowodowych... Zaraz, ja te reguły znasz napisać, ale stwierdziłem, że lepiej powiedzieć, co ja będę od nich z grubsza chciał, nim zacznę je pisać. A te grabki to znaczy, że jakby da się wywieźć? Te grabki czy to znaczy, że jeżeli zacząłem z tego i przeczytałem takie słowo, to znaczy, że jeżeli zacząłem z tego i przeczytałem takie słowo po lewej, po prawej stronie, to doszedłem do tego, że to mam fail. Coś w tym guście. To jest do części definicji bazy, że ona musi koniecznie spełniać tą główną ważność, czy to jest już, mamy wyznaczone... Bo ta baza, ona będzie częścią tego systemu aksjomatów. Tam jeżeli ja dojdę do elementu bazy, to będę mówił okej, to już wiem, że jest naprawdę równoważna. Ale czy baza nie musi być takim maksymalnym zbiorem, bo spełniając tą relację? Nie. Baza jest dowolnym zbiorem par, być może nawet oszukiwana. Czyli naprawdę nie zawiera równoważnych. I drugie, będzie miał coś takiego, taką własność, że jeśli z epsilona da się TU, TU to nie jest T00, tylko TU, da się dowiedzieć, że epsilon jest not an offending prefix. Zauważmy, że jeśli z epsilon jest not an offending prefix, czyli NOP, to znaczy, że w ogóle nie ma żadnego offending słowa. Czyli jeśli ten system tam, wszystko jest z nim ok, to jeśli pokazaliśmy, że epsilon nie jest obraźliwym prefiksem, to znaczy, że te i u są równoważne. Przynajmniej tak według tego systemu, no nie? No to jeżeli my będziemy w tym systemie mieli taką własność, że dla takiej pary TU udowodnimy, że epsilon jest, nie jest obraźliwy, dla wszystkich TU, które co? Które należą do... Które albo są parą T00, jakąś naszą parą, albo... Napiszę coś, zaraz wyjaśnię, czym to jest. G inst B. To jest skrót od ground instance od B.